Rozgrzewce. Dziś naszym gościem jest pan Patryk Fajdek, wicewojewoda mazowiecki, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od, poproszę pana o komentarz do komentarza byłego wicewojewody, pana Artura Standowicza, który wczoraj na portalu X zamieścił taki wpis, że rząd okraja fundusz drogowy dla gmin i powiatów. I w naszym województwie w tym roku, znaczy w przyszłym roku jest planowane mniej o 265 milionów złotych na ten właśnie fundusz. Ta administracja rządowa przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo mocno sprawdza i weryfikuje programy rządowe, które wprowadzał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przyglądamy się chociażby Funduszowi Sprawiedliwości i widzimy, bo wszyscy o tym czytamy w mediach, jakie kwiatki się tam pojawiały, jakie nieścisłości, jakie nieprawidłowości. I takich audytów, takich kontroli robimy naprawdę na każdym polu bardzo wiele. A jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Dróg Lokalnych, to dzisiaj dla samorządów jest ponad 300 milionów złotych, 200 milionów do wykorzystania w roku bieżącym na właśnie wnioski złożone w tym roku. Ja bardzo mocno zachęcam wszystkie samorządy, szczególnie z regionu radomskiego, bo on mi jest najbliższy, do tego, żeby składały wnioski, do tego, żeby starały się dofinansowanie swoich inwestycji, bo wiemy, jak ważny jest to program, jak wiele samorządów chętnie z niego korzysta, więc dzisiaj 200 milionów złotych do wykorzystania właśnie na wnioski złożone w tym roku, właśnie dla samorządów, dla gmin, powiatów, bo gminy i powiaty mogą składać te wnioski osobno. Jeżeli chodzi o gminy i powiaty, to po jednym wniosku. Jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatów, jak Radom, dwa wnioski. Więc gorąco zachęcam wszystkie samorządy do tego, żeby te wnioski składały. A tak jak mówię, ten rząd bardzo mocno weryfikuje wszystkie programy rządowe, wszystkie fundusze, wszystkie działania poprzedniej administracji właśnie po to, żeby też po pierwsze znaleźć pieniądze, które uciekały w niewłaściwy sposób z budżetu państwa, jak właśnie chociażby wspomniany Fundusz Sprawiedliwości, ale też żeby rozliczyć poprzednią administrację rządową. W każdym bądź razie, no nie odniósł się pan do tego, czy ten fundusz jest mniejszy, czy... Znaczy to jest poziom na poziomie sprzed dwóch lat, 2 miliardy 600, jeżeli chodzi o cały kraj, 200 milionów do wykorzystania, jak mówię, na wnioski złożone w tym roku, więc uważam, że naprawdę bardzo dużo pieniędzy na to właśnie, żeby samorządy korzystały. Też trzeba zwrócić uwagę, że poprzedni rok był dla PiS-u rokiem specyficznym, bo był to rok wyborczy. Ja tutaj nie chcę wysuwać żadnych daleko idących wniosków, ale pozostawia to jako moją wątpliwość, dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda. Jutro dowiemy się, co PKW zrobi ze sprawozdaniem finansowym Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, ale póki co doniesienia medialne są takie, że jednak no, nie zrobią im krzywdy. Ja czekam na werdykt Państwowej Komisji Wyborczej, więc tutaj wszelkie komentarze dopiero po, bo przyznam się szczerze, że ciężko dzisiaj osądzać coś, czego nie ma. Nowa Lewica stara się dowodzić tematy obiecane w kampanii wyborczej, finalizować je. Na razie udało się sfinalizować, znaczy bieżący taki temat, renta wdowia. Tych programów o naszych obietnic wyborczych to udało się sfinalizować o wiele, wiele więcej, bo chociażby in vitro 500 milionów złotych rocznie dla polskich par, 1,5 miliona par przecież w Polsce boryka się z problemem niepłodności, podwyżki dla nauczycieli, dla pracowników akademickich w przedziale od 30 do 33%, środki na budowę akademików, tutaj minister Dariusz Wieczorek, jego celem jest, żeby powstało w Polsce 150 tysięcy miejsc w akademikach, a dzisiaj jest ich 70 tysięcy zaledwie. Duże braki na tym polu, zresztą one potrzebują też remontu, więc tutaj dość duże starania pana ministra Wieczorka, zresztą już na samym początku rządowania przeznaczył na ten cel 150 milionów. Idąc dalej, mamy aktywną rodzinę, czyli 1500 zł dla rodzin, które chcą łączyć wychowywanie dziecka z macierzyństwem, podwyższenie kwoty na tworzenie miejsc w żłobkach, to jeszcze o czym Lewica mówi na okrągło, że właśnie samorządy powinny budować nowe miejsca w żłobkach i dzięki rewizji Krajowego Planu Odbudowy kwota ta wzrosła prawie dwukrotnie. A jeżeli chodzi o rentę wdowią, tak, nasz najnowszy sukces, wchodzi renta wdowia, Sejm przyjął projekt ustawy, teraz jeszcze tylko i wyłącznie Senat i podpis prezydenta i mam nadzieję, że niedługo seniorzy, a kilkaset tysięcy seniorów w Polsce oczekuje tego projektu, już niedługo będą mogli cieszyć się z tego, że będą mieli dodatkowe pieniądze w budżecie domowym, bo wiemy, że po śmierci współmałżonka wiele kosztów stałych, jak czynsz, jak opłata za ogrzewanie, one nie maleją. One są na tym samym poziomie, niekiedy nawet rosną, bo przecież inflacja, upływ czasu, więc te pieniądze na pewno się w domowym budżecie bardzo mocno przydadzą. Nie obawia się pan o ten przedostatni etap legislacji, czyli podpis prezydenta?
Znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby prezydent mógł podpisać tak dobry program, żeby mógł nie podpisać tak dobrego programu społecznego, który ma poparcie polskiego parlamentu i polskiego społeczeństwa, bo ja przypomnę, że pod rentą wdowią w zeszłym roku Lewica wspólnie z OPZZ-em i wieloma organizacjami senioralnymi zbierała podpisy, ponad 200 tysięcy podpisów właśnie pod obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej. I z tego miejsca ja ponownie chcę podziękować wszystkim, którzy podpisali się pod tym projektem i wszystkim, którzy zbierali podpisy pod tym projektem, bo dzisiaj on może wejść w życie. Więc ja spodziewam się i liczę na to, że prezydent to podpisze. Jeżeli nie podpisze, to będzie to dla mnie decyzja kuriozalna i całkowicie niezrozumiała. Póki co nie udało się zrealizować założeń też bardzo ważnych, czyli związków partnerskich i legalizacji aborcji, i nie zanosi się na to, żeby to się udało. Jeżeli chodzi o związki partnerskie, projekt wciąż jest procedowany. Decyzją ministry Katarzyny Kotuli i pana premiera Donalda Tuska został on zgłoszony jako projekt rządowy, więc odpowiednia ranga została temu projektowi nadana. Jeżeli zaś chodzi o projekt legalizacji aborcji, no Lewica będzie w tym aspekcie walczyć do skutku, czyli złożyliśmy po raz kolejny projekt ustawy. Czy to ma w ogóle sens, ta walka do skutku, bo wiemy, że no, prezydent zapowiedział, że przez najbliższe dwa lata, do końca jego kadencji, i tak nie podpisze tej ustawy. No już nie takie dwa lata, rok tak naprawdę, rok, bo już wiosną przyszłego roku wybory prezydenckie i tutaj pożegnamy się z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Miejmy nadzieję, że wygra kandydat środowisk demokratycznych, ja bardzo głęboko w to wierzę. I wtedy te zmiany będą mogły być procedowane o wiele szybciej. I też tego spodziewa się polskie społeczeństwo i na to liczy. Więc ja myślę, że większość do tego projektu prędzej czy później, a kadencja jest długa, znajdzie się i uda nam się przekonać naszych partnerów w koalicji. Czym są centra opiekuńczo-mieszkalne, gdzie mogą powstać i co mają samorządy z tym wspólnego? To jest bardzo ważny projekt, który jest bliski mojemu sercu i na który kładziemy w Urzędzie Wojewódzkim dość duży nacisk. Nawet w zeszłym tygodniu odbyliśmy specjalne spotkanie informacyjne dla samorządów, żeby przedyskutować z nimi, jak składać wnioski, jakie są kryteria tego programu, jak realizować później inwestycje, bo te centra to tak naprawdę wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. To tam właśnie dzięki takim miejscom ich opiekunowie, ich rodzice mogą odpocząć, odsapnąć. To ta osoba jest zaopiekowana właśnie w takim centrum opiekuńczo-mieszkalnym. Może tam też przenocować, jeżeli będą takie potrzeby, dlatego właśnie mieszkalne. I dzisiaj przeznaczamy na to 30 milionów złotych w skali kraju. Kilka takich centrów uda się znowu wybudować. Ja liczę, że na Mazowszu również takie centrum powstanie. Zresztą niedługo powstanie również w naszym mieście, bo umowy na ten cel zostały już podpisane. Kiedy to może nastąpić? No, miasto ma 3 lata na to, żeby to centrum stworzyć. Umowy zostały, jeżeli chodzi o nową lokalizację, podpisane w tym roku, więc tutaj bardzo mocno trzymam kciuki, żeby wszystko odbywało się w terminie i wierzę w to głęboko, że tak też będzie, więc niedługo radomianie będą mogli się cieszyć centrum opiekuńczo-mieszkalnym i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, kolejne będą powstawać na terenie naszego województwa, bo to ważny projekt, po prostu społecznie, odciążający opiekunów, odciążający rodziców i wspierający dorosłe osoby z niepełnosprawnościami. Jeszcze jeden temat, ostatni, right to water, zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Co to oznacza i jak może być wprowadzone? Faktycznie pojawił się taki pomysł, jego autorem jest minister Koperski z Lewicy, żeby jakaś część wody pitnej, wody, której jest potrzebna do ugotowania obiadu, do takiego codziennego funkcjonowania, ona była za darmo albo za przysłową złotówkę. I nawet mówi się o tym, że samorządy powinny mieć możliwość wprowadzenia tak zwanej stawki rodzinnej właśnie. Trwają dyskusje na tym polu. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za ten program, bo uważam, że faktycznie coś, co jest takim potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, niezbędne do życia, powinno być faktycznie powszechnie dostępne za mniejsze pieniądze niż obecnie. Tak jak bez powietrza i bez wody żyć nie możemy. Dokładnie, więc dlatego słuszny projekt i uważam, że powinien wejść w życie. Trwają dzisiaj, mówię, dyskusje na tym polu, minister Koperski je prowadzi, więc nic tylko pozostaje trzymać kciuki. Trzymamy zatem kciuki, czekamy na rozwój wydarzeń. Moim państwa gościem był dzisiaj pan Patryk Fajdek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Radio Radom 87,7